Warto czytać, żeby nie poddawać się manipulacjom i być bardziej empatycznym. Książka pozwala poczuć, że nie jestem sam. Czytanie jest tym samym, co chodzenie, co oddychanie. Bez czytania życie jest puste. W książkach jest zawarty cały świat. Jestem przekonany, że książki warto czytać dlatego, że one mają pewnego rodzaju szczególną moc. Mianowicie pozwalają nam zetknąć się ze światem, który nie mówi nam, jak mamy żyć. Opowiadają nam historie, które pozwalają nam się z tym bohaterem czy bohaterką zidentyfikować. Czyli mówiąc krótko, pomagają nam żyć, ale w nienachalny sposób. To, co czytamy, to bardzo często jest okraszone troszeczkę jakąś taką chmurką fantazji i warto sobie to wszystko wyobrażać i warto czekać na to, że kiedyś to wszystko, co sobie wyobrazimy, co sobie wymarzymy, że się to spełni. Joseph Campbell, mój mistrz, wybitny mitoznawca, on powiedział, że droga do mądrości wiedzie przez zadrukowane stronice. To nie chodzi o to, że mamy nie rozmawiać z ludźmi, nie słuchać, albo uważać, że wszystko znajdziemy w książkach. Nie, nie, nie. One są taką częścią życia, jak mycie zębów, jak jedzenie kolacji. Warto zagłębiać się w przygody wszystkich bohaterów. No ja sobie zupełnie nie wyobrażam życia bez czytania. Dlaczego warto czytać? Dlatego, że literatura to jest obszar nieskrępowalnej, inteligentnej wolności. Jeżeli mamy tylko okazję i czas, i ten luksus, żeby tam być, to dlaczego go sobie odmawiać?